Tak, uprzedzałaś mnie, że będziesz mi pierwszym odpowiadać. Więc tak, pisałam sobie, pisałam i w pewnym swoim momencie sobie coś uświadomiłam. Marzyło mi się być poetką, najchętniej narodową. Pragnęłam współbrzmieć i współcierpieć, tworzyć i uczestniczyć, bez przerw na oddech, wciąż na nowo. Niestety, wszystko co stworzyłam, to znaczy napisałam, później już tylko mnie śmieszyło, więc szybko wyrzucałam albo chowałam do szuflady. Dziś, kiedy muzy trawią nawet badania diagnostyczne, byłoby chyba dość zabawnie móc kpić ze swych słabości w awangardowym towarzystwie. To jest bardzo stary wiersz, nie? I taki, nie wiem, widocznie tak, teraz już piszesz inaczej, wiem. Byłam tak, od początku nastawiona widocznie pesymistycznie w stosunku do swoich możliwych, nie wiem, osiągnięć. Może byłam zbyt skromna, nie wiem, nie tak. Wiem. Jak już tak ci oddam głos na dużo dłużej, to powiedz właśnie a propos tego wiersza, bo mówisz, że był dawno napisany stary wiersz, tak. To znaczy, że cieszysz się, że go masz, że go zachowałaś. Ja właśnie. Zachowa- tak, bo powiedz coś do autorów, którzy, bo jest tu wielu autorów, którzy piszą, są też tacy, którzy zaczynają, a być może są tacy, którzy zaczną pisać. I nie należy się swoich wierszy wstydzić pierwszych, prawda? Nie należy. Rzeczywiście nie należy i nie należy być tutaj przesadnie krytycznym w stosunku do siebie, bo mnie się na przykład wydawało przez długi czas, że to, co zrobiłam, to albo jest po jakimś czasie patrzę na to bardzo krytycznie, albo wydawało mi się, że owszem, to nie jest może złe, tylko ja to powinnam jeszcze udoskonalić. No i te próby udoskonalania to właśnie były tak rozciągnięte w czasie, że potem kończyło się, że rzeczywiście bardzo nieliczne rzeczy mi z tych lat zostały. No w końcu się przemogłam, dość późno, ale późno, ale się przemogłam, tak. No i coś tam ujrzało światło dzienne. Znaczy, panie książę, już ujrzało. Czarny kot. Czyjaś samotność jest jak kot. Czarna, zziębnięta, nastroszona. Czyjaś życzliwość jest jak kot. Miękka, przymilna, pełna oczekiwania. Czyjaś miłość bywa jak kot. Niestała, spontaniczna, kusząco, nachalna. Bezpański kot jest jak człowiek. Nakarmiony odzyskuje godność. Tak. No to dalej brnęła w opowiadanie o sobie. Uświadomiłam sobie z przerażeniem, może tak, że jestem zlepkiem, tak jest lepiej? Czy gorzej? Dobrze, dobrze. Że jestem zlepkiem cudzych pomysłów na życie. Te nie najlepiej dobrane części mnie, żeby się jakoś dopasować, zmieniały w czasie układ, kształty, barwy. Jednak przeczuwam, że gdzieś jakaś zgubiona cząstka mnie jeszcze swobodnie krąży, bawiąc się z własnymi pomysłami. Tylko czy tamta cząstka jest mną prawdziwą, czy już zmienioną pod wpływem i w jakim mierze, nie wiem.